Ponad 900 osób zostało przyjętych w poczet studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego 2012-2013 odznaczono również najbardziej zasłużoną kadrę dydaktyczną oraz nagrodzono najambitniejszych podopiecznych uczelni wyższej. Inauguracja semestru już po raz drugi odbyła się w nowoczesnej auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Audytorium Novum. Spotkanie otworzyła rektor Elżbieta Lądz, która rozpoczęła tym samym swoją drugą kadencję prowadzenia wałbrzyskiej uczelni. Uroczystość, na którą zostały zaproszone władze regionu, parlamentarzyści, kadra akademicka oraz brać studencka, była okazją do przedstawienia planów na przyszłość. Jako priorytety wyznaczone przez placówkę wymienić można budowę zespołów dydaktycznych i badawczych, rozbudowę zaplecza laboratoryjnego oraz stworzenie sieci wzajemnych powiązań w obszarze społeczno-kulturalnym oraz edukacyjnym. Zdobywanie zawodowych kwalifikacji poświadczanych na każdym poziomie studiowania dyplomem wymaga zaangażowania i determinacji, wysiłku i cierpliwości. Dyplomowanie jest procesem długotrwałym. Przywołuję już po raz kolejny słowa z przemówieniem konkurencyjnego mojego rektora, byłego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, profesora Dudy, senatora, wiceministra nauki z początku lat 90. że podstawowe studiowanie trwa 5 lat, doktorat 4 lata, a habilitacja 9 lat i jak 9-miesięczna ciąża skrócić się po prostu nie da. Podczas spotkania odznaczono kadrę akademicką, która wykazała się szczególną troską o dobro studentów i zaangażowanie w sprawy dydaktyczne. Medale Komisji Narodowej otrzymali profesor Leon Kieres, Małgorzata Babińska, Mirosława Furmanowska, Małgorzata Radyńska oraz Mirosława Nikodemska. Nagrodzono również studentów, którzy mogą poszczycić się najlepszymi dyplomami w roku 2011-2012. W tym gronie znalazła się Joanna Buczek, Zuzanna Pełech oraz Jarosław Pizuński. Głównym punktem inauguracji było jednak przyjęcie w poczet studentów ponad 900 kandydatów, którzy będą kształcili się na kierunkach stacjonarnych oraz zaocznych. Żacy otrzymali nowe elektroniczne indeksy oraz wypowiedzieli tradycyjne słowa przysięgi. Stosować prawa i obyczaje akademickie. Stosować prawa i obyczaje akademickie. Oraz całym postępowaniem. Oraz całym postępowaniem. Dbać godnie o honor studenta. Dbać godnie o honor studenta. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa naukę rozpoczęło również 100 uczestników Uniwersytetu I oraz III wieku. Z kolei mury placówki opuściło blisko 700 absolwentów uczelni wyższej. Podczas uroczystości zaprezentował się również wałbrzyski zespół pieśni i tańca oraz uczelniany chór im. Księżnej Daisy.